Siemango! Witajcie na kanale Tocharskim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszym cukiereczkiem DMG Moritz LX350 z programowaną osią Y. Ja jestem dzisiaj na nadgodzinach nadgodzin, czyli godziny po nadgodzinach. I robię to dla Was, także kręcimy odcinek. Co dzisiaj będziemy robić? Przede wszystkim tak, ja zakładam GoPro na klatę, montujemy narzędzia, programujemy maszynę w nakładce ShopTour, obrabiamy detal. To są takie trzy punkty must be dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie bardzo długi. Jeśli on będzie bardzo długi, to po prostu podzielę go na dwie części i dzień po dniu Wam go wrzucę. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że zmieścimy się w jakichś tam rozsądnych minutach. Ja Was nie zanudzam. Zabieram GoPro, wrzucam GoPro na klatę i lecimy. Yo! Ok, kilka słów o tej tokaretce. CLX350 firmy DMG Mori. Napędzane narzędzia, programowalna oś Y. Co do tego dorzuciliśmy. Oczywiście przygotowanie do obróbki z podajnikiem pręta. W przyszłości zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Zapobiegawczo to wzięliśmy, bo nie wiemy, co będziemy po prostu robić w przyszłości. Fajnie to mieć, żeby nie dokupywać później żadnych gratów, tylko sam podajnik. Wybraliśmy głowicę VDI 12-narzędziową, VDI 30. Dlaczego VDI? No, jesteśmy w narzędziowni, dużo pojedynczych detali robimy. Jednak ta głowica chyba tak mi się wydaje, że została do tego stworzona, żeby ta wymiana narzędzi odbywała się bardzo sprawnie. Niestety nie mam jeszcze, nie mam po prostu zdublowanych oprawek, nie mam bardzo dużo tych oprawek, więc to jeszcze trochę kuleje. Małymi kroczkami do przodu uzbrajam tą głowicę, żeby ta wymiana praktycznie, żeby każde narzędzie miało swoją oprawkę i żeby wymiana trwała szybciej. Dodatkowo oczywiście uchwyt szunka, no musiałem go mieć, jak żeby inaczej. Uchwyt oczywiście Rota THW 215, trójszczęgowy samocentrujący. Polecam z całego serca, zaraz zobaczycie, wymienimy sobie szczęki na nim. Sonda narzędziowa. Must be oczywiście też na maszynie, na tokarce, w narzędziowni, gdzie wykonujemy, tak jak my, pojedyncze detale, serii oczywiście również, wykonujemy wszystko. Więc bardzo potrzebna rzecz według mnie. Programowalny konik, hydrauliczny oczywiście, wyrzutnik wiórów, to też musiało być, oraz taki dodatek, który sobie zażyczyłem, czyli odbiornik detali. Sprawdza się, nie zawsze, ale jestem ogólnie zadowolony z tych dodatków, co dobraliśmy. Oczywiście podwyższone ciśnienie chłodziwa oraz ciśnienie różnicowe. Ciśnienie różnicowe, czyli było nam potrzebne do tego. Często się zdarzało tak, że miałem dużo jakichś cięgościennych detali, na przykład po wstępnie na miękko wytoczyłem, później doszło do hartowania, trzeba było to jakoś chwycić, żeby tego nie zgnieść i dlatego też wybraliśmy tutaj taką opcję ciśnienie różnicowe na naszej niuni. Chyba z opcji to wszystko, jeśli coś zapomniałem, to dowiecie się w innych odcinkach też na CLX-ie. Pracuję na niej około ile? Kilka dobrych miesięcy, już tam nie liczę, bo praktycznie liczby mi się popierdzieliły, że tak powiem. Jestem z niej zadowolony. Trzymanie wymiarów miazga, jeśli chodzi o tolerancję. Jeśli ona się rozgrzeje, pochodzi 2-3 godziny, to tak naprawdę jest stała temperatura na hali, potrafi praktycznie przy seryjnej robocie w setce się mieścić. Więc dla mnie to duży sztos, bardzo się cieszę, że ją kupiliśmy. Nie była tania, bo nie była tania, ale warta swoich pieniędzy, jak dla mnie. No i co? Ja nie zanudzam. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzu. Postaram się na nie oczywiście odpowiedzieć. A my lecimy do uzbrajania głowicy. Także tak, co dzisiaj będziemy robić ogólnie? Mam tutaj, przygotowałem wałek sobie z materiału 355, dokładnie wałek FI65, przelot wrzeciona, który tutaj jest, jest to FI66 bodajże, czy 65 i tam i pół, coś takiego, więc dobrze się ten wałek mieści. Dlaczego S355? No bo akurat miałem taki wałek na regale wolny, więc stwierdziłem, że go wykorzystam. Fajnie by to było, żeby go wykorzystać właśnie na odcinku. Co dzisiaj będziemy robić? Czyli tak, myślę, że sobie jakiś programik zrobimy z lekkim jakimś tam frezowaniem, z lekkim może tam wierceniem. Zostawiłem sobie wiertło węglikowe z poprzedniego zlecenia, które wykonywałem. Część narzędzi musiałem po prostu porozbrajać, więc głowica jest trochę pusta, ale musiałem sobie, nie chciałem, żeby filmik polegał tylko godziny, żeby filmik trwał godzinę i bym tylko na niej, powiedzmy, narzędzia wymieniał. Więc tak, dzisiaj
toczymy, czyli planujemy, tutaj sobie jakiś kształt obrysujemy w szopturnie, nagwintujemy, zrobimy jakiś sześciokąt, jakieś cięcie, fasolkę na gwincie, jakieś otwory z czoła i myślę, to by było na tyle. Zobaczycie, jak fajnie, przyjemnie się programuje w szopturnie. Okej, to ja się zabieram za robotę. Pozdro. Tutaj sobie trochę panel obniżę. Ja mam specjalny przycisk tutaj u góry, który mogę sobie tym pulpitem manewrować tak jak chcę. Uzbroimy głowicę. Tak jak widzicie, oprawki, które tutaj mam, albo nie widzicie, albo wiecie, nie wiecie. Oprawki firmy MT. Dlaczego MT? No, poczytałem sobie na forum, na Facebooku, na opiniach w Google i stwierdziłem, że te oprawki będą dla mnie dobre. Dwie takie jakby opcje do wyboru, według mnie, które sobie zażyczyłem, że chcę mieć takie oprawki, firma Sauter, w sumie też producent tej głowicy oraz firma MT. No, dużo osób właśnie na Messengerze i tak dalej poleciło mi firmę MT i nie żałuję. Tak naprawdę chciałem wziąć Sautera na początku, aczkolwiek był bardzo długi czas oczekiwania, żeby te oprawki dostać. Tu chyba było 4 do 6 tygodni, Sauter miał chyba 13 albo 14 tygodni. Wziąłem MT, nie żałuję. Oprawki, tak jak widzicie, typowo do wiercenia i gwintowania, ale ja używam jej również do frezowania, z tego względu, że mają chłodzenie zewnętrzne, nie mają wewnętrznego. I tak wszystkie mam. Mam 4 oprawki na dzień dzisiejszy proste osiowe oraz 2 kątowe promieniowe, które zaraz zobaczycie, bo będę musiał się schylić po oprawkę kątową i namierzymy sobie ją na czujnik, ustawimy ją sobie promieniowo, żeby, żeby dokładnie leżała. No i co? Lecimy w sumie. Mam tutaj przygotowany taki mały zestaw frezików. Tutaj mam frez czteroszczowy z Geringa, Fi10 dokładnie. Ok, włożymy sobie go w koszyk. Tutaj o, fajnie, możecie zobaczyć, są fajne takie blokady do oprawek MT. Nie trzeba używać 2 kluczy, żeby to przykręcać. Po prostu wkładam sobie blokadę, zakładam koszyk, ale pierwszy sobie wydmucham, że tam nic nie siedziało. Pyk szmateczką, że ładnie ten koszyk się ułożył. No i co, użytkuję te oprawki już pewien czas i jestem zadowolony. Jeszcze nic się nie stało, co prawda one są nowe, nie chciałem używanych oprawek. Na początku myślałem, żeby jakieś tam oprawki używane kupić, ale stwierdziłem, kurczę, kupię te oprawki używane, nie wiadomo w jakim tak naprawdę są stanie. Padną i co ja wtedy zrobię? A oprawki używane potrafią być w cenie jakby nowych. Więc stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Więc ok, jedno mamy założone, frezik. Użyjemy 2 oprawek napędzanych osiowych. Tutaj mamy frezik 10, tutaj jest wiertło. Zaraz zobaczymy, bodajże to było pod gwint M4, czyli Fi3-3. Tak mi się wydaje. Przerzucimy sobie na gniazdo 1. Zaraz wam pokażę całe menu, spokojnie, nie stresujcie się, wszystko dotykowe, fajnie hula. Już się przyzwyczaiłem, czasami podchodzę do hasika, też chcę jakby klikać dotykowo, tylko że zapomniałem, że tam mamy wyłączone, po prostu musiałbym sobie hasie też włączyć, ale Andrzej pracuje na hasie, mówi, że lepiej mu się pracuje jakby bez tego monitora włączonego, bo mu się myli po prostu. A pozdrawiam cię Andrzej w ogóle z tego miejsca, kawał dobrej roboty też robi, jeśli chcecie. Andrzej zobaczy, był w ostatnim odcinku właśnie na kanale. O, tutaj jak możecie zobaczyć, to również oczyszczam tę całą płaszczyznę, żeby tutaj żadnych, nie było żadnego wióra, bo oprawka dochodzi jakby do czoła tej głowicy i po prostu trzeba na to uważać, przeczyszczać tą głowicę, bynajmniej te części stykowe, żeby się tak szybko po prostu nie ukształcała. Lepiej ją sobie właśnie przeczyścić, żeby ta głowica dłużej nam posłużyła i żeby oprawki były równoległe jakby do, żeby jakby do, jakby jak powiedzieć, oprawka dolegała równolegle do głowicy. Tutaj jak widzicie, po całym okręgu głowicy są piny pozycjonujące, które pomagają nam spozycjonować oprawkę kątową, którą za chwilę założymy i pokażę wam, na jakiej zasadzie to działa. Ok, oprawki mam wszystkie tutaj. Dobra, weźmiemy sobie tą. O, tu jedna nawet nie używana, bo spoko. Co, ładnie ją przeczyszczę. O, tutaj zobaczcie, oprawka ma otwór, gdzie ten pin pozycjonujący wchodzi i poprzez śruby imbusowe z 2 stron mogę sobie tą oprawkę ustawić idealnie w osi. Gdyby oprawka nie była w osi, bym tego wkładał i wyciągał,
mogłoby być tak, że jakbym wiercił, powiedzmy, otwór promieniowo na wałku, to powiedzmy z jednej strony, no, pewnie by było tak, że po prostu wiertło by pękło, jakiś węglik i tak dalej, jakby nie było w osi, po prostu by było krzywo i głowica, powiedzmy, jadąc w X-ie, jakby to wam pokazać, po prostu głowica jadąc w X-ie, wiertło zamiast być tak promieniowo, no, żeby kurde promieniowo, będzie wycięte. Po prostu chodzi o to, jeśli oprawka by była w ten sposób założona i w X-ie byście chcielibyście jechać, to po prostu wiertło by nie było osiowo względem, w sensie prostopadne względem wałka, tylko by gdzieś było krzywo, by schodziło, by mogło pęknąć. Poza tym, jakbyście wiercili otwór na wałku na średnicy z obrotem, w sensie do połowy wiercimy i od połowy, to na pewno by się nam nie zeszło. A my ustawimy, postaramy się tą oprawkę ustawić w setce, tak więc zaraz to zobaczycie. Okej, wstępnie sobie, no imbusika weźmiemy, wstępnie sobie tą oprawkę przykręcimy. Okej, zablokujemy sobie uchwyt, pyk, hamulec zaciągnięty, życiowo nam się nie obraca. Przyłożę sobie czujnik, który jest tutaj u Andrzeja na maszynie. Do oprawki postaramy się ją ładnie ułożyć, po prostu żeby była równoległa w osi X. Postaram się wam to pokazać na zamkniętych drzwiach, jak tutaj oprawka schodzi z osi. Wybiorę tryb pierwszy, tak jak założyłem ją, tak jak jest po prostu, jaki ona ma. O, muszę czujnik poprawić, czujnik nie dochodzi. Okej, czyli nam schodzi, idzie w górę, możemy powiedzieć o 15 setek około. Czyli musimy ją dać trochę z tej strony w dół. Bo to jest nam potrzebny imbusik. Mamy dwa imbusy. Mamy dwie śruby imbusowe z góry i z dołu. Ja postaram się docisnąć do tego czpienia trochę z góry. O, idzie w dół. Zobaczymy teraz, jak chodzi. No, w setce dwóch. No, ale to mnie nie wystarcza w setce dwóch. Musi być perfekcyjnie ustawiony. Nieważne, co robimy, musi być idealnie. Wreszcie setkę przeciągnąłem. 5 mikronów. No, 5 mikronów na długości 100 mm, więc to jest bardzo dobry wynik. Dobra, i dociągamy sobie oprawkę już na stałe. Ta kamerka tu przeszkadza trochę. Mamy to, sprawdzimy jeszcze kontrolnie, czy nam się nie przesunęło. No, w setce chodzi. Wystarczająco, jak nie będziemy wiercić, to może być. Jeśli miałbym, tu mamy tylko do wykonania fasolkę, więc jest okej, ale jeśli miałbym wiercić z dwóch stron, to starałbym się ustawić, żeby to było jeszcze bliżej zera, ale jest okej, jest znośnie. Setka na 100 mm, okej. Okej, czyli oprawkę mamy zamontowaną, zamontuję sobie na nią narzędzia, głowica. I tutaj założymy sobie na tą opraweczkę frezik 8. Czyścimy tylko gniazdo. Ok. R-ki do tych oprawek, które tutaj mam, to jest to R25. Czemu nie 32? No to jest mała maszyna, więc raczej dużych jakichś tam frezów 18, to raczej, czy tam 16, bym raczej nie używam. Raczej tutaj freziki typu w przedziale, powiedzmy, do FI12 używałem i się sprawdzają. Więc niepotrzebna jest taka duża ERK-a. Tym bardziej mam 25 jako jedyny na zakładzie, to mi nikt ich nie zabiera. Jakby nie było. Dobra, dokręcimy sobie. Zobaczcie, jak fajnie się nocuje. Jestem bardzo zadowolony z tego. Masakra. Dobra, ładnie się obkręca, pyk, chłodziwko będzie tutaj doleciało, chłodziwo, wszystko jest ok. Dobra, w sumie przechodzimy teraz, przejdziemy do namierzania narzędzi, ale w międzyczasie, tak jak wcześniej mówiłem, wymienimy sobie szczęki, na szczęki twarde. Tutaj gdzieś miałem kluczyk, pyk. Dobra, szczęki twarde, oczywiście szunk. Składają się wszystkie szczęki, szunka składają się z szczęki, by powiedzieć, akcesoria do tego uchwytu jakby składają się z dwóch części, czyli szczęki bazowe oraz szczęki miękkie, które w tym wypadku szczęki twarde. Szczęki bazowe, możecie zobaczyć, zaraz wam pokażę, tylko uchwyt sobie otworzę i zaraz pójdziemy z tyłu, ciśnienie zwiększymy, bo tutaj mam, widzę, małe i sobie jeszcze zwolnimy hamulec, można by okręcić i głowicą odjedziemy, bo co nam ma tak blisko uchwyt stać, tylko miałam przeszkadzać. Dobra, mamy to. Ok, wymiana szczęk. Szczęka w
Wydmuchamy sobie. Szukamy jedyneczki. Mamy jedyneczkę. Dobra. Dobra, jedynka jest. Kurde, pełno aluminium trochę tam powpadało. Pyk, tu mamy szczękę, dwójeczkę, trójeczka, dwójeczka. Teraz sobie ustawimy na średnicę, którą będziemy obrabiać, czyli 65. Trochę na wiórów tam wpadało, do szczęk nie wyciągałem. W sumie dzisiaj. Dobra, tutaj myślę, że ustawimy sobie trzy ząbki. Tutaj mamy taki zakres pracy, nie wiem, czy będzie widać. Najszerzej możemy rozszerzyć je chyba, w tym przypadku mógłbym chwycić na tym rozstawie jakby Fi 80, ale mogę sobie zawsze szczęki jakby obrócić o 180 stopni, to jest szczęk bazowy, obrócić jakby całą szczękę, wyciągając ją. Powiedzmy, same szczęki twarde obracam na szczękach bazowych na tych. Obracam je do góry nogami. Wtedy już mogę, powiedzmy, te szczęki są obrócone o 180 stopni, to już mogę średnicę praktycznie złapać. I 140, 150 może. Może nawet, nie, może 120, coś takiego. Więc fajne szczęki można sobie pokombinować, żeby... Takie uniwersalne bardzo bym powiedział. Dobra, to wkładamy. Przemocowanie. Pyk. Wchodzi, nie, jeszcze jedno, bliżymy. Trzy ząbki. Pójdziemy zaraz sobie ciśnienie. Zwiększymy na 10-20 bar, myślę, że wystarczy. No pewno wystarczy. Nie ma innego wyjścia. Dobra, szczęki wymienione. Przedmuchamy sobie tu jeszcze to. Idziemy zwiększyć ciśnienie. Zwiększamy to ciśnienie na 20 bar. O, damy 20, 22. Tu się inaczej w sumie ciśnienie przekłada niż na hasie. Ale trzeba się przyzwyczaić. Zatwierdzamy programowanie. Zgadza się. Idziemy dalej. Mamy szczęki zaprogramowane. Teraz musimy szczęki nauczyć chwytania średnicy 65. Dziwnie to brzmi, ale tak tutaj jest, że trzeba po prostu maszyny nauczyć chwytania oto tego wałka. Dobra, wkładam sobie szczęki wałek. Powiedzmy, wyciągnę go na długości 80 mm. 80 mm plus minus, no, w ten sposób. I uczymy szczęki. Teach. Zamień uchwyt z elementem i przyjmij wartość. Oczywiście, że tak. Czyli zamykam uchwyt z elementem. Jeszcze raz tego zamknę go. Przytrzymując wałek, żeby dobrze leżał. Ok, czekam na zielony się. Oś się zatwierdzą szczęki. Uczę. Ok. Szczęki mam nauczone. Nie będę wszystkiego wam opowiadał, to po prostu w innych odcinkach wam to przybliżę. W każdym razie chciałbym podziękować z tego miejsca osobom, które mi pomogły jakby obchodzić się z tą maszyną. Tak jak już wiecie albo nie wiecie, 2 tygodnie tam czekaliśmy na szkolenia, a maszyna musiała już być w uruchomieniu. Także Adrian musiał sobie tutaj sam jakoś radzić, więc sporo też dzięki wam widzom się dowiedziałem, jak z tą maszyną się obchodzić. Dziękuję bardzo w każdym razie. Dobra, szczęki mamy zamocowane i zaczniemy teraz może tutaj od namierzenia narzędzi. Namierzymy sobie 3 noże zewnętrzne, tak, bo 3 będziemy używać, oraz 3 oprawki napędzane, 2 proste, 1 kątową. Także tutaj poproszę Ewę, żeby podtrzymała tutaj kamerę, żebyście widzieli, co się dzieje na monitorze, co się dzieje w maszynie. Lecimy. Przejdziemy szybko po interfejsie. Pokażę wam te opcje, które najczęściej korzystam. Czyli tu mamy takie główne menu, maszyna, parametry, alarmy, programy i program. Wracam do maszyny. Pokrótce tylko wam wyjaśnię te najważniejsze, z których korzystam. TSM, czyli tutaj wybieram narzędzie, programuję wrzeciono, w tym sensie, że jakieś zadaję jej obroty, dodatkowo jakieś funkcje M mogę wprowadzić, pomiar przedmiotu, czyli po prostu łapię sobie bazę, jakąkolwiek chcę, wybieram powiedzmy G54, podjeżdżam pod detal,
delikatnie planując, podjeżdżam do góry, zaznaczam sobie powiedzmy Z1 i ustawiam punkt zerowy. Pomiar narzędzia. Oczywiście korzystam tylko i wyłącznie z tego, gdy namierzam narzędzia na sondę. Pozycja. Jakiś, powiedzmy, przy zamkniętych drzwiach chcemy sobie podjechać głowicą w jakieś tam miejsce. Możemy użyć do tego tej nakładki. Cytuję jeszcze takie najważniejsze. Oczywiście lista narzędzi. Lista narzędzi, możemy sobie otworzyć bardzo długą listę narzędzi tak naprawdę, bo wszystkie narzędzia mamy jakby, maszyna nam zapisuje. Te, które utworzyliśmy, one są jakby w jej pamięci. Nie musimy ich jeszcze raz, powiedzmy, jak zakończymy działanie na pewnym narzędziu, wymarzymy to narzędzie, w sensie jakby rozładujemy magazyn, to możemy go z powrotem załadować i z powrotem rzucić to narzędzie. Już jakby zbazowane. Offsety, czyli korekcje, wszystkie korekcje. Najczęściej korzystam z tych dwóch opcji, oczywiście lista narzędzi, zużycie narzędzia. Tutaj prowadzę swoje korekcje do narzędzi, także tak jak u Was pewnie w innych oprogramowaniach macie, albo w tych samych, to samo ja tutaj działam. Zazwyczaj jeszcze używam przesuwanie punktu zerowego, na przykład mam jakąś bazę jedną, później mam zderzak, później mam powiedzmy detal o 50 mm dłuższy, po prostu sobie bazę przesuwam. To piszę Z0, żeby skasować to, co miałem wcześniej. No i co, tu takie główne menu, tak jak Wam pokazałem. Dodatkowo tu takie podmenu, klawiatura, informacje o maszynie. Oczywiście tutaj informacja, jeśli mamy jakiś problem, możemy na infolinię zadzwonić. Smartkey, w jakim trybie działamy w tym wypadku, czwartym. Oczywiście obciążenie napędu. Bardzo często używam przy programach, właśnie przy wierceniu coś, żeby widzieć, jaka oś jest, jak obciążona. Maszyna 1, czyli takie opcje pierwszego wyboru przy programie, jeśli tam już idzie nam obróbka, czyli załączenie, wyłączenie chłodziwa. Oczywiście to się programuje jakby przy narzędziu, w liście narzędzi, czy ma być chłodziło przy danym narzędziu, czy też nie. Ale tu mam tak dodatkowe właśnie, wyrzutnik wiórów, wrzeciono, podwyższenie, wrzeciono, czy ma być przesuw osi krokowy, czy też zmienny. Co tutaj jeszcze? Maszyna 2, tutaj wybieram sobie poszczególne, jakby to są ustawienia jakby właśnie separatora, konika, uchwytu, czy też głowicy. Na przykład jak programuję uchwyt, jak wcześniej to widzieliście, wchodzę sobie w ustawienia uchwytu, programuję właśnie w tej nakładce i tak dalej. Tu mamy liczniki, też mogę sobie licznik zaprogramować, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Okej, myślę, że to jak na dzisiaj wystarczy, bo ten filmik już będzie chyba za długi. Mam nadzieję, że tego Mikołaj tutaj zmontujesz. Mam nadzieję, że się połapiesz, o co tutaj w ogóle chodzi. Zaczynamy. Dobra, zaczniemy od wykazywania sobie wszystkich narzędzi, żeby nasza lista narzędzi była pusta. I patrzymy, co mamy na głowicy. Okej, czyli używamy narzędzi 4, 5, 6, 4 nóże gwintowania, 5 płytka WNMG i ostatni nóż 6 to jest płytka VBMT, chałka, czyli dobra, okej. Okay. Czyli czwórka, wybieram sobie czwórkę, mogę stworzyć nowe narzędzie, ale mam już to narzędzie stworzone, także sobie załaduję. Wybierę sobie z listy, jest to nóż do gwintowania. Gdzie tu mamy? Nóż 16 do gwintowania, gwint zewnętrzny 16. Później mamy na trójce mamy nóż WNMG, na szarym końcu będzie nóż WNMG, zobaczymy z listy, o WNMG, a chyba to nawet nie jest to, jest jeszcze stare jak na początku, próbowałem sobie coś tutaj radzić, chciałbym go usunąć. O, zdzierak WNMG, a tego od razu usunę, co tam był, żeby mnie nie kuł w oczy. To był WNMG 08, 06, co po prostu z to narzędzie skasuje. Okej, okay, i na dwójce mamy, nic nie mamy, na 4 to jest piątka. A, to muszę przerzucić, bo to jest piątka, to idziemy tu, to tam musi być tu. Załaduj jeszcze raz. Piątka, zdzierak WNMG. Okej, okay, i na szóstce mamy VBMT, chyba tam jest oprawka. Wykańczak VBMT, okej. Okay. Następnie mamy na jedynce oprawkę kątową z frezem 8. Mam frez 8 kąt. Później jest na 11, 10 w oprawce prostej.
A jednostka mi się pchnęła. Frez 10 w oprawce prostej. Jeszcze mamy wiertło 3-3 węglik i to jest na 10 na 9. A i tu jest 11, zauważyłeś? 11, 10 prosty i na 9 mamy wiertło 3-3 węglik prosto. Okej. Mamy załadowane narzędzia, ale pokażę wam jeszcze, jak, żeby sobie otworzyć nowe narzędzie. Klikamy sobie nowe narzędzie, otwiera mi się taka tabela z różnymi opcjami i sobie wybieramy, czy chcemy, żeby skrócić tą listę po prostu i nie szukać tyle, czy mamy jakiś frez, czy mamy wiertło, czy mamy nóż sztokarski, czy też może narzędzie specjalne jakieś, bo też takie może się zdarzyć. My powiedzmy chcemy, wybieramy sobie nóż sztokarski i powiedzmy chcemy, żeby to był ucinak jakiś do toczenia głębnego z tipem trzecim, czyli sobie go wybieram, powiedzmy jakąś tam nazwę sobie wpisuję, powiedzmy, że tutaj będzie DWJ. XZ nie określamy, bo tu będziemy na sondę namierzać, Y oczywiście też nie. Powiedzmy promień zaokrąglenia naroża to będzie 0,2, szerokość płytki powiedzmy 5, długość płytki powiedzmy 10 oraz obroty M3 albo M4, M3 albo M4 i chłodziwo. I mamy zaprogramowane, mamy narzędzie. Po prostu wystarczy je wybrać. Właśnie przez zakładkę TSM wybieramy wybór narzędzia, to za chwilę wam pokażę. Pokażę wam jedno narzędzie, może nie będziemy wszystkich nagrywać, bo po prostu to za długo będzie trwało. Mi już baterii nie wystarczy po prostu. A chodzi mi o to, żeby wam pokazać, że szopturnie się programuje. Czyli wracamy sobie do naszej listy narzędzi. Skasuję to narzędzie, bo nam nie będzie potrzebne. Tak jest. I powiedzmy, chcę sobie namierzyć gwint zewnętrzny, oprawkę na gwint zewnętrzny 16. Czyli wchodzę sobie na, odpowiadam na TSM, wybieram narzędzie, które chcę wybrać, czyli to jest gwint zewnętrzny 16, zamykam drzwi, potencjometr po słowem szybkim sobie daję na minimalny zakres, jakbym się pomylił, żeby tam nie było żadnej kolizji. O, głowica mi się obraca, podjadę sobie troszkę do góry, wybiorę sobie pomiar narzędzia, wchodzę w automatykę. Otwieram drzwi. Sonda niestety jest ręczna, ale daje rady. Jak już jestem w zakładce pomiaru narzędzia, wybieram sobie oś, którą chcę mierzyć, czyli w tym przypadku X. Podjeżdżam głowicą do płytki pomiarowej. Jak najbliżej się da, powiedzmy tam 4 do 5 około milimetrów nad płytką. Wybieram X, mam wybrane, zielony. I po prostu głowica sama najeżdża na sondę. Następnie wybieram sobie oś Z, zielony. Tyk, namierzam, odjeżdżam głowicą. Trzeba uważać po prostu, bo jakby przy wyciągniętej sondzie mogę obrócić głowicę. Więc ja sobie doradzę tak, że albo po prostu muszę otworzyć drzwi i chować i za każdym razem wyciągać, albo po prostu patrzę, żeby nie było kolizji. Oczywiście jest jakieś tam niebezpieczeństwo, że uszkodzimy sondę, ale jak ktoś ma trochę rozum w głowie, to będzie wszystko w porządku. Powiedzmy sobie teraz namierzę oprawkę kątową, czyli tak samo wybieram sobie narzędzie, które chcę mierzyć. W tym przypadku powiedzmy jest to frez 8, który oczywiście nie namierzyliśmy. Wcześniej nie wpisałem do listy. Jest on na 5, 4, 3 na 1. Miała być oprawka kątowa, 8 kątowa. Ok, już poprawiliśmy sobie. Wybieram narzędzie, mamy wybrane. Obracam głowicę, mamy frez i w tym przypadku wartość Z jest stała. Możemy nam namierzyć jakby na sondę też wartość Z. Ale o, sobie najadę. Pomiar narzędzia z powrotem. Automatyka jak wcześniej robiłem. X sobie pierwsze namierzę. Ok, czyli trzeba namierzone. I mogę też namierzyć sobie Z, ale wartość stała. Tutaj jak z serwisem rozmawiałem, jakby wartość Z jest mierzona od czoła głowicy do środka jakby oprawki. I ta wartość wynosi w przypadku tej głowicy 85. Czyli na liście narzędzi
od razu wpisuję 185. W tym przypadku już mam wpisane, po prostu miałem narzędzie jakby już w swoim katalogu narzędzi, więc nie muszę tego robić. Po prostu tylko jak sobie namierzam narzędzie, sprawdzam sobie zużycie. Czy czasami nie wpisywałem sobie jakiegoś zużycia, żeby tam po prostu Fresh mi za dużo nie wziął. No i tak robię z każdym innym narzędziem. Okej, namierzając oprawkę prostą, namierzam tylko zeta. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, wpisuję to po prostu w liście narzędzi, w nakładce, tutaj mi się w listę narzędzi i po prostu opisując narzędzie, mamy taką rubrykę z fi narzędzia, czyli nawet sam nam Synumeryk nam podpowiada, czy to jest średnica, czyli wpisuję 10, pyta się ile mamy oszczy, w tym wypadku mamy 4 oszcza i tyle, namierzamy zeta tylko, średnicę wpisujemy już jakby w liście narzędzi oraz ileś zębów freza, x-a już nie musimy tak naprawdę, bo wszystko tutaj się dzieje automatycznie. Także zaraz wracamy i za chwilę wracam i lecimy do szopturu. Okej, zaczniemy sobie programowanie w szopturnie. Czyli wchodzę w listę programów, folder powiedzmy DD, który jakiś tam kiedyś utworzyłem i otwieram, wchodzę w folder DD, otwieram nowy program. Klikam sobie nowy, czy chcę, Synumeryk mi się pyta, czy chcę oprogramować w szopturnie, czy też z G-kodu. Oczywiście chcę w szopturnie, jeśli mi daje możliwość, to czemu nie. Nazywam program przykład odcinek, program jest, się ładuje, wchodzimy sobie w nagłówek, wybieram sobie bazę, w której chcemy programować, jest to baza G54, półfabrykat, wybieramy sobie walec, mamy tutaj walec FIS65, od razu on się pyta o średnicę wałka, czyli tutaj mamy średnicę 65, wpisuję 65, pyta się o nasze jakby o zapas na czole, powiedzmy 2 mm, długość całego wałka, powiedzmy on ma 200 mm, ile ma do szczęk? 80, ale sobie sprawdzimy tak jak wcześniej, wkładałem, pamiętam, że był 80, no równo 80 i jeszcze tutaj mamy coś takiego, czy chcemy programować inkrementalnie, czy absolutnie, czyli od Z0, a na przykład inkrementalnie to powiedzmy jak tutaj wpiszemy 2, to od, jakby powiedzieć, od punktu powiedzmy A do B, o tą wartość powiedzmy się przesuwamy, a ja jakby przesuwam się od Z0, czyli jadę absolutnie na minus 200, czyli wałek ma powiedzmy fi 200 od Z0, czyli teoretycznie ma więcej. Natomiast teraz tutaj mamy wymiar obróbki, czyli długość wałka do szczęk, czyli 80, tak jak wcześniej pisałem i to już damy inkrementalnie, żeby uwzględnić ten dodatek 2 mm na czole. Następnie wycofanie, czy pojedynczo poszerzone, czy we wszystkich osiach. W tym przypadku, jeśli nie programuję wytaczania, zaznaczam pojedynczo, ile ma w X-ie się unosić, taki bezpieczny odjazd 2 mm, ile ma w Z-ie też 2 mm. I tutaj się mogę oznaczyć, czy inkrementalnie, czy absolutnie. A ja chcę od danego punktu się odsuwać o 2 mm, czyli inkrementalnie. Czy działamy z konikiem, czy też nie. Półwymienne narzędzie, które ma być. Jak go programujemy, stajemy sobie półwicą w jakimś tam punkcie bezpiecznym. Na nie powiedzmy będzie to ten punkt. Otwieram drzwi, klikam sobie w punkt wymiany narzędzia. Uczę maszynę, ona już wie, w tym momencie ma się zatrzymać. Ograniczenie obrotów, powiedzmy 2500, jest ok. Dane uchwytu wrzuciona, możemy sobie model wrzuciona tutaj wrzucić uchwytu w sensie do programu i możemy sobie go wczytać. Odległość bezpieczna, odstęp bezpieczeństwa, tutaj to nazywa 1 mm i kierunek obróbki przy frezowaniu, ruch współbieżnie czy przeciwbieżnie. Oczywiście współbieżnie wybieram, nie jest to jakiś czołg do frezowania, więc to wystarczy. Przyjmuję. Mamy nagłówek zrobiony. No i teraz co? Chcemy, pierwsza operacja, którą chcemy wykonać, czyli to jest planowanie. No my nie mamy splanowanego wałka. Mamy sobie wtoczenie, skrawanie. To są takie, toczenie to jest taka zakładka z cyklami jakby pierwszego wyboru, czyli jakieś tam szybkie splanowanie, jakieś lekkie podtoczenie, jakieś przycięcie, coś. Wybieram sobie narzędzie, czyli w tym przypadku zdzierak WNMG. Planowanie dwie dychy, VC 170 może zostać. Zgrubnie, czy wykończająco, zgrubnie.
jak ma planowane poprzecznie, czy wzdłuż, no oczywiście poprzecznie. Jaką średnicę wałka mamy? Fi65, adres to sprawdzi, bo to Fi65, piątki czasami są większe. Nie, Fi65. Czyli mamy Fi65, wpisujemy Fi65. Punkt odniesienia, czyli 2 mm zapasu jest. Punkt końcowy w X-ie 2 mm no średnicowo, gdyż płytka ma 0,8, czyli minus 1,6 powinniśmy przynajmniej pojechać. I oczywiście absolutnie, tak jak wcześniej mówiłem, że mam wytłumaczyć absolutnie, inkrementalnie, czyli powiedzmy absolutnie, czyli powiedzmy na jaką średnicę zjeżdżamy, czyli na minus 2, jeśli bym dał inkrementalnie, powiedzmy, no to od tej średnicy 65, ona i powiedzmy bym tu wpisał minus 1, to pojedzie 1 mm tylko w dół. Czyli od tej średnicy pojedzie milimetr, a jeśli dam absolutnie, to będzie na średnicę x minus 2. Gdzie kończymy skrawanie? Na z0. Czyli mam z0, po jakiej warstwie skrawamy? Po milimetrze. Na datę w x zostawiamy, nie? Zecie też. Moglibyśmy wykończyć to V-ką, ale nie będziemy to wykończyć, splanujemy po prostu jednym nożem, czyli wpisujemy 0. Przejmij, mamy już planowanie zrobione, klikam symulację, żeby zasymulować, żeby to sprawdzić, czy faktycznie nam tutaj splanuje widok 3D. Na dwa przejścia, bo 2 mm na 2 to jest 1, czyli po 1 mm. Tutaj mamy symulację różnego rodzaju możliwości spoglądania na nasz półfabrykat, czyli możemy patrzeć w widoku 3D, możemy sobie przesuwać, powiększać jak chcemy. W dalszych widokach możemy sobie zrobić półprzekrój. Mamy tutaj oś współrzędnych, czyli możemy sobie to powiększać i sprawdzać, czy powiedzmy zostało czoło splanowane na Z0. Mamy 0, jest równo osi, czyli materiał cały został splanowany, więc jest ok, o to nam chodziło. Następnie co musimy zrobić? Wchodzimy dalej w edycję. Następna nasza operacja, jak już mamy to zrobione, coś tam poskrawamy, czyli zrobimy jakiś kontur. Czyli klikamy sobie toczenie konturu, nowy kontur, powiedzmy nazwiemy go zewnętrzny i wyrysowujemy sobie kontur. Powiedzmy na jakiej średnicy zastartujemy, tu mamy Fi60, to zastartujemy powiedzmy od Fi50, tak? Fi50, tam będzie więc Fi50 razy 1,25, bo taką mamy płytkę. Więc sobie nad nią gwint, czyli robimy X50, jakąś fazę sobie damy. Paskę damy sobie dwójeczkę, w którą stronę, w górę, żeby mi przejmij. Jedziemy sobie w bok, powiedzmy na 20 mm. Mam ładnie, tutaj nam wszystko się ładnie narysowało. Idziemy do góry, na X powiedzmy 60. Chcemy tutaj ładnie to zakończyć promyszkiem, powiedzmy 0,5, żeby nie było starej krawędzi. I jedziemy w bok, na przykład na minus 60. I wychodzimy sobie do góry. Na X65, czyli wysokość naszego półfabrykatu. Mamy kontur wyrysowany. Przejmujemy to z zakładki, jeśli dalej jesteśmy w zakładce toczenie konturu. Wybieramy sobie skrawanie, bo musimy to teraz, mamy kontur opisany, musimy to obrobić. Wybieramy sobie nóż, w którym to będziemy obrabiać, czyli w tym przypadku zdzierak WNMG. Pozów 0,03 oczywiście. Na tą plastelinkę VC damy tutaj. O, 20 to raczej nie damy. Damy 200, zgrubnie wykańczająco. Powiedzmy tylko zgrubnie, wzdłuż, wewnątrz, wzdłuż, ale zewnątrz będziemy jechać. Po 2 mm, ok, pasuje. Zostawimy sobie dodatek 0,3 mm, czyli zostawimy sobie, możemy sobie dać, możemy sobie dać jednolity dodatek w Z-cie i w X-ie, ale my chcemy sobie to rozdzielić, czyli damy sobie 3 dychy, zostawimy w X-ie oraz w Z-cie 500, to wystarczająco. Bo nasz półfabrykat to jest walec, na jakiej średnicy będziemy startować? No z Fi65. Czy jakiś dodatek jest na Z-cie? No nie mamy, bo już planowaliśmy we wcześniejszym wejściu, czy mamy podcięcia, nie mamy. Mamy jakieś ograniczenia? Nie. Nie będę tłumaczył, po prostu może w innym odcinku się Wam o tym powiem. Po prostu, jeśli chcemy dany odcinek na detalu chcemy obrobić, powiedzmy nie uwzględniając powiedzmy początku. Możemy sobie zaznaczyć, w jakiej sferze jakby ma obrabiać maszyna ten detal, z wyłączeniem jakichś tam powiedzmy, nie wiem, kołnierzy i tak dalej. Więc to było na tyle. Dobra, czyli mamy gotową obróbkę zgrubną. Zastanawiać się, pewnie bardzo trudno jest zrobić obróbkę wykańczającą. No, powiem, w tym oprogramowaniu no, to jest banalnie proste. Kopiuję sobie cykl skrawania,
wstawiam od razu za obróbką zgrubną. Kontur od razu się łączy ze skrawaniem zgrubnym i wykańczającym. Wchodzę sobie w ten cyk, zmieniam sobie narzędzie na wykańczak, wpisuję sobie, powiedzmy, wykończeniowe przejście, niech będzie, powiedzmy, 12 setek, 200 VC niech zostanie, wybieram tryb wykańczający, wzdłuż, zewnątrz, dodatek ma zostawiać, nie, podcięcia robimy, nie, przejmij, mamy wykonane przejście wykańczające. Banalnie proste. Okej, teraz jak już to mamy, powiedzmy, mamy zrobione toczenie, chcemy sobie gwint zrobić. Wchodzę do zakładu toczenie, gwint, wybieram sobie narzędzie, gwint zewnętrzny 16, to jest moja oprawka, jaki chcemy naciąć gwint, ma isometryczny, z tabeli, będziemy mieć taki gwint, 50, powiedzmy, nie mamy, okej. Mamy oczywiście jeszcze różne inne gwinty do nacinania, gwint stożkowy, poprzeczny, łańcuch gwintu. Z tego nie będziemy korzystać dzisiaj. Powiedzmy, chcemy robić to bez tabeli. Skok chcemy mieć 1,25, bo taką mamy płytkę. Czy ma być zmiana skoku gwintu? No nie chcemy. Obroty, jakie tutaj damy, powiedzmy 700 obrotów. Zgrubnie wykańczającą, ok. Gwint liniowy, czy zmniejszający? Powiedzmy, niech będzie liniowy. Trochę trudniej. Gwint zewnętrzny, wewnętrzny, oczywiście zewnętrzny X0, czyli nasze FI. FI 50, ma być M50, to nie będzie FI 50. Z0 pasuje. Z0, no, do jakiej długości to idziemy skrawać? Tam było Z-20, ścianka to powiedzmy na Z-15. Absolutnie, czyli od zera. Dojście gwintu 2 mm, wyjście gwintu 0, od razu albo tam damy 1 mm, bo tam jeszcze jest miejsce. Głębokość gwintu sama nam się oblicza, skok do suwu 30 stopni, moglibyśmy dać tam mniej, niech już będzie to 30 stopni. Jaką warstwę mamy skrawać, możemy sobie to dać, rozłożyć albo na warstwy, po ile mamy brać, albo na przejścia. W przypadku sobie biorę, powiedzmy, niech jedzie po 0,8 setek, powiedzmy. Przejście wykańczające, dodatek i setkę zostawiłem, żeby tylko wygładził. Ilość wejść, tak? Liczba przejść jałowych 1. Odejście do góry 2 mm, pasuje wielozwojowy, nie. No i co? Zgrubnie wykańczająco mamy. Mamy gwint napisany. Bardzo proste. Jak już mamy gwint, teraz zrobimy sobie, pokażę wam, jak jakieś frezowanie. Wyfrezujemy sobie kieszeń. Tak, kieszeń. Kieszeń, właśnie zrobimy sobie tą fasolkę, tutaj dobrze, kieszeń kołowa, frez, wybierzemy frez 8, kątowy, posuw, mamy 300, VC 40, czoło, no robimy to na pobocznicy, a nie, mieliśmy fasolkę zrobić, tutaj fasolki nie zrobimy, robimy oczywiście rowek, jeszcze raz wybieramy sobie frez 8 kątowy, posuw niech będzie 350, VC 40, pobocznica, pozycja pojedyncza, zgrubnie, powiedzmy, zaczniemy sobie to frezować do C0, Y0, gdzie ma fasolka się zaczynać, punkt odniesienia damy na 0, nie, bo to będzie, powiedzmy, będzie 10, fasolka, no to damy, musimy sobie obliczyć, minus 4, nie, minus 8, minus 6, środek naszej fasolki, punkt odniesienia 50, a nie, tutaj robimy na pół, czyli 25, 50 na 2, to 25, szerokość naszej fasolki minimum 8, bo mamy frez 8, damy 10, długość naszej fasolki damy też 10, jak fasolka ma być ustawiona względem wałka, 90 stopni zrobimy, żeby ona była wzdłuż. X1, jak macie daleko zagłębiać? Tylko żeby wam pokazać, czy długo to nie trwało, pójdziemy inkrementalnie, czyli od wymiaru 50 mm w dół, czyli na FI 48. Maksymalny dosyć na płaszczyźnie 1 mm. Może być w X-ie, jak ma się zagłębiać. Po 0,25 może być. Nadatek zostawiamy, powiedzmy, nie zostawiamy. W X-ie też nie zostawiamy. I jakim ruchem? Oscylacyjnym czy prostopadłym? No najlepiej oscylacyjnym w tym przypadku, bo mamy pełny materiał. Zagłębienie 5, maksymalny kąt zagłębienia 5 stopni, pasuje, przejmij. Zobaczymy sobie symulację, jak to tutaj wszystko śmiga, jak to będzie wyglądać. Planowanko, toczenie wzdłużne, wykończenie,
nacinanie gwintu. Okej. Okay. No i ta fasolka coś tam słabo wyszła. Musimy, damy ją szerszą. 10 to jest za mało. Damy ją z 14 powiedzmy. W10, L14. Jeszcze raz zobaczymy. Już trochę szersza było. Już była. No, powiedzmy. Okej, okay, mam jakiś tam rowek wykonany. I sobie zrobimy jakieś, powiedzmy, przyfrezowanie na tym. Na tym, może sześciokąta nie będziemy robić, ale zrobimy przyfrezowanie. Czyli frezujemy, robimy jakiś chop wieloboczny. Użyjemy do tego freza dziesiątki na oprawce prostej. F300 może być, prędkość skrawania 40, czoło C. Zgrubnie, pozycja pojedyncza może być. Robimy sobie wielokąt, wybieramy tutaj z bocznych opcji. Na średnicy Fi 50, Z0, punkt odniesienia, ścięć ile ma być, 2 mogą być. I niech tu będzie SW powiedzmy 48, czyli ścięcie po klucz powiedzmy 48. Kąt obrotu, tam mamy fasolkę, od C0 jak zaczynaliśmy, to powiedzmy damy 180, nie, 90 stopni. Na Z minus powiedzmy 10. I po ile ma skrawać? Powiedzmy po 4 dychy. Maksymalny dostaw na głębokość, tu niech będzie, pojedziemy całym frezem, czyli 10, zostawiamy jakieś inne dodatki, nie, możemy zostawić, ale nie zostawiamy, zobaczymy w symulacji, jak to wychodzi. To wyjdzie właśnie po frezowaniu, czy to przytoczeniu, po każdej operacji sobie puszczą symulację, żeby to sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nie, bardzo fajna ogólnie ta symulacja jest, fajnie to wszystko wygląda. Okej, okay, mamy jakieś tam ścięcie na gwincie z jednej i drugiej strony. Czekajcie, jak się symulacja załaduje, bo tak to teraz widać, ładnie wszystko jest. Z dwóch stron ścięte. Mamy powiedzmy jakieś tam ścięcia i powiedzmy jakieś zrobimy sobie wiercenie z czoła, powiedzmy w jednym punkcie jakimś tam wybranym. Jakieś chociaż nawiercanie zrobimy. Czyli wchodzę sobie w wiercenie, mogę wybrać wiercenie osiowe, wszystko co wiercę w osi, wybieram opcję wiercenie osiowe. Jeśli nie wiercę w osi, mam inne różne opcje do wyboru. Powiedzmy wiercenie głębokich otworów. Wybieram sobie narzędzie, powiedzmy to jest wiertło Fi3-3 węglik. Bosów damy bez chłodzenia, dobra, niech będzie 200, żeby było widać. Zaraz powyłączam chłodzenie we wszystkich narzędziach, żeby, albo tutaj wyłączę z pulpitu. VC40, ok, pasuje, czoło C, usuwanie wyborów. Ok, możemy wybrać sobie wiercenie albo z wierzchołka, albo przez trzon. Jeśli mamy dobrze określone w liście narzędzi kąt wierzchołka, możemy użyć trzonu i praktycznie, bo czasami mamy na rysunkach właśnie nie wymiar jakby wierzchołka, tylko ma wymiar trzonu, powiedzmy, mamy najechać na Z50, więc tutaj nam symulator pomaga, że możemy tą opcję wybrać trzon. Więc obejdziemy tutaj mierzenie od wierzchołka, pojedziemy sobie na głębokość powiedzmy minus 4. Wybrałem głębokie wiercenie, natomiast możemy to na raz jechać, ale chcę wam pokazać, że jest też taka opcja. Z minus 4 inkrementalnie, nie, możemy absolutnie już pojechać. Początkowy wjazd powiedzmy na 50% pojedzie. Następny dosuw na głębokość niech będzie po milimetrze. Następne ruchy 100%. Ok, przyjmuję to, czyli mamy jakby parametry wiercenia głębokiego. Następnie wypadałoby określić mu pozycję, czyli określam pozycję, powiedzmy, że mają być w okręgu. Na czole C, współśrodkowo tak, punkt startu 0. Powiedzmy od jakiej wartości ma zaczynać, od jakiej wartości, wiedziano w jakiej ma być pozycji, powiedzmy od punktu zerowego, na jakiej średnicy, na jakiej wysokości od punktu środkowego ma być otwór, czy tam otwory. Powiedzmy, że mają być dwa otwory, no jak to mamy Fi 50, powiedzmy na średnicy Fi 20 na środku, czyli na stronę R10. Ile ma być tych otworów? Powiedzmy, ja chcę tylko wykonać te otwory dwa. I już mamy zrobione. I sprawdzamy sobie symulację.
jak to wszystko wygląda. Naprawdę ten program jest tak intuicyjny, że masakra. No. Praktycznie w jednym tygodniu bez szkolenia. Może nie opanowałem sam, bo dzięki właśnie wam widzom, którzy mi pomogliście na Messengerze, na Facebooku. Dzięki wam tak naprawdę to opanowałem. Czyli w miarę opanowałem, bo jeszcze się mam, jest tyle kluczków tutaj na tym Synumeriku, że do niektórych rzeczy jeszcze nawet nie doszedłem, po prostu nie były mi potrzebne. I tak naprawdę z dnia na dzień odkrywam go. Okej, jak mamy program napisany, ustawię sobie Z0, wybieram program, wszystko jest w porządku, cancel start, wyłączę sobie chodziwo, wybiorę narzędzie powiedzmy, wybór narzędzia, zierak, żeby sobie Z0 zaznaczyć swoje, głowica się obraca. Wybieram sobie 500 obrotów, podjedziemy sobie bliżej, blokujemy nasze Z0. Okej. Słuchajcie, jest godzina 22 chyba, Adrian się w pracy, to jest w ogóle przyświatny z tym Adrianem. Okej. Zrobiłem sobie zadrapa, tak zwanego oczywiście. Pomiar przedmiotu wybieram, baza G54, powiedzmy, mówię maszynie, że jest 2 mm przed sztuką, czyli klikam 2, ustaw punkt zerowy, okej, ustawił mi się punkt zerowy, teraz tak, wchodzę sobie w jog, czekaj, w TSN z powrotem, punkty wybieram, jest 2, dobra, byłem na maszynowych, jestem teraz na G54. Dobra, wszystko się zgadza, możemy lecieć. Program mam wybrany, nie puszczałem tego programu wcześniej, także powiedziałem sobie powolutku, jak na początku. Dobra, głowica się referuje. Idziemy powoli. Wszystko jest w porządku. Okej, skrawamy. Okej, wzdłużnie. Pięknie, aż dymek poszedł. Kurczę, złe narzędzie wybrałem. Musimy wybrać sobie, czekaj, G, rowek podłużny, G, logbook. Widzicie, czasami tak bywa, ale lecimy już dalej.
tyle. Widzieliście łatwe programowanie. Może nie jest to technologicznie super zrobiony detal, ale chciałem wam pokazać całą zasadę działania. Także mam nadzieję, że coś z tego wywnioskujecie. Mam nadzieję, że coś wam pokazałem o tej maszynce. Co prawda nie do granic możliwości jej nie pocisnąłem, bo nie chodziło mi o to, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A ja was zapraszam już do następnych odcinków. Wbijajcie na kanał Adrian Kocki DWJ. Naprawdę chyba ten materiał będzie bardzo obszerny, także ja was już nie zanudzam. Mam nadzieję, że nie usnęliście. Pozdro.